Witam wszystkich serdecznie. Cześć wszystkim. Tutaj Wanty z Terra i dzisiaj odpowiemy na Wasze pytania. Jest to Terra Info 3. Dzisiaj pozdrawiamy Was z opolskiego zoo i jesteśmy w miejscu, gdzie są terraria. Ale to możecie zobaczyć na naszych filmach, więc zapraszamy na kanał. Tam znajdziecie i relacje z zoo oraz dokładnie z tego miejsca i będzie filmik. No i inne różne ciekawe filmy dla Was przygotowaliśmy. A więc zaczynamy odpowiadać na Wasze pytania. Pierwsze pytanie od Stanisław Dubnowski. Jakie jest Wasza ulubiona jaszczurka? Trudne pytanie, bo w sumie tu nie mamy ulubionych jaszczurek, chociaż niech będzie, że moja to szyszkowiec olbrzymi. A ja chyba nie mam jakiejś konkretnej jaszczurki. Czyli nie lubię. Nie. No to nie. Czyli jedna. Kolejne pytanie od Maciek Stefański. Kiedy wrzucicie film o całej hodowli? Zapewne przed wakacjami. Tak nam się wydaje, że to był taki w poprzednim sezonie, że tak się powiemy, że tak powiem, wtedy wstawiliśmy filmik, więc teraz też myślę, że film z całej hodowli będzie przed wakacjami naszymi. Już niedługo. Więc już niedługo, dokładnie. Pytanie od Berto Play Games. Pozdrowisz? Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię. I to z opolskiego zoo. Kolejne pytanie od Piątek, Piątuś, Piątunio. Czy planujecie swoją przyszłość 70-80 lat z gadami? W sumie ciężko bardzo odpowiedzieć na takie pytanie. Ogólnie ja na przykład mam coś takiego, że nie planuję nic do przodu, tak z takim masz odbiegiem czasu, ale mi się wydaje, że od małego towarzyszyły mi zwierzęta, więc czemu nie do starości? Dokładnie, nie wiadomo, czy będziemy hodowcami, czy będzie to dalej działało, czy nie. Czy będzie czas na to, bo to różnie bywa w życiu. Zobaczymy, ale chciałbym przede wszystkim. Chciałbym i myślę, że tak. Kolejne pytanie od Wiem Co Jem. Czym trzymacie mrówki? Część w probówkach, a część już w formikariuszu. Kolejne pytanie od Kordian Płoda. Czy macie jakieś planowane większe zakupy związane z terrorystyką? W sumie cały czas coś planujemy takiego, że kupiłbym sobie to, kupiłabym sobie tamto. No nie, ale czy większe? Nie, chyba nie ma takich większych, że nie ma pieniędzy po prostu. No. Dokładnie, jakbyśmy mieli to, jakby, to by były większe cały czas. Wiadomo, ale wolno przybywają, to wolno kupujemy i wolno planujemy. Teraz będą pytania od Agama Brodata Leoś. Pierwsze pytanie. Jakie terrarium dla jakiego zwierzęcia macie największe? Dla węży... Zbożowych. Zbożowych, tak. No i teraz to, co tu widzicie, to też tak, jest. To są takie same wymiary, czyli tam 225 litrów. To jest 100 na 40 na 40, na 50. Jakoś tak. Coś takiego. Kolejne pytanie. Jaka jaszczurka jest dla Was najbardziej atrakcyjna, której jeszcze nie posiadacie? No to ja już chyba mówiłem, że szyszkowiec olbrzymi. A mi się zawsze podobały anolisy zielone, zwłaszcza te bardzo ładnie ubarwione. Że samce. Tak. Czy zmienilibyście z powrotem na dawną miniaturkę kanału? Nie no, chyba nie. Ta jest, myślę, taka już ostateczna, fajna. To jest fajna. Taki też nowy nasz cały wystrój, że tak powiem, kanału, więc no, raczej tak zostanie. No, raczej tak już zostanie. Jakaś poprzednia nam się nie podobała, przynajmniej mi, zresztą no, Katarzynie też. No, jak dla nas po prostu była taka na szybko, można powiedzieć, że to była taka próba. Na początku. Nie mieliśmy też pomysłu za bardzo, a teraz już stwierdziliśmy, że zrobimy taki już fajny. I już w naszym stylu jest takim całego kanału właśnie, i wszystkiego. Żeby pasowało do wszystkiego. Dokładnie. I czwarte pytanie. Błagam oraz czy pokażecie jeszcze raz wasze zwierzaki? Tak, pokażemy. Będzie, no powiedzmy, że za niedługo film z całej hodowli, bo dużo osób o to pyta. No w sumie to bardzo dużo osób. Jak się zrobi cieplej i będziemy mieć czas to wszystko ogarnąć, to... Tak. No jednak wiecie, jak robimy taki film, to musimy wszystko tak na błysk posprzątać, a trochę tego jest, więc no, musimy się do takiego filmu musimy się przygotować, żeby wam to wszystko ładnie pokazać.
I ostatnie pytanie od Kastra Blazło. Jaka była wasza pierwsza jaszczurka? Mój Gekon płaczący. Tak, Gekony płaczący to była moja pierwsza jaszczurka. Twoja? Gekon na żarcie? Nie, też płaczki. Aha, jeszcze tak, no tak. Płaczki w sumie, tak. Bo popatrzyłam na to, kiedy No moja była pierwsza płaczki i twoja też płaczki. Jeszcze mamy dla was parę informacji. Pierwsza i najważniejsza jest taka, że będziemy na trzeciej giełdzie w Warszawie. Już w tą niedzielę. Tak, czyli to jest 23 kwietnia. Będziemy mieli własny stolik. Będziecie mogli u nas kupić różne rzeczy. Na co dokładnie, to zapraszam was na Facebooka. Tam jest cała nasza oferta, jakby lista rzeczy, które będziemy mieli. No i zapraszamy was ogólnie pogadać, zbić piątkę, czy porozmawiać po prostu, no nie? Że możemy się spotkać, także zapraszamy wszystkich, którzy będą na giełdzie do naszego stolika. I kolejna informacja. Zadawajcie pytania w komentarzu. Tak, czekamy na kolejne pytania. Jeśli wam się to podoba, no ogólnie może jakiś temat taki dłuższy do dyskusji, może... Jakby takie nasze opinie czy zdanie możemy nagrać, jeśli byście chcieli. Bo na przykład teraz dużo pytań się już powtarza. No więc... No, często jakaś właśnie ulubiona jaszczurka czy jakiś zwierzak, to już poodpowiadaliśmy na to, więc też możecie przejrzeć poprzednie filmiki, jak czegoś nie widzieliście. No a w sumie to jakby chcemy coś, może tą serię, to Terra Info tak poszerzyć, no nie, możemy coś fajnego wymyśleć tutaj. Właśnie myśleliśmy o tym, żeby podyskutować trochę nawet z wami w komentarzach, czy właśnie pod kolejnym filmem, jakieś takie dyskusje po prostu na temat terrorystyki ogólne, no nie. Także napiszcie, co o tym myślicie, jak macie jakieś pomysły, no to śmiało piszcie w komentarzach, no i jak macie jeszcze jakieś pytania, no to tak samo piszcie w komentarzach. No to by było na tyle tych informacji. Widzimy się na Krakowskiej też. No na właśnie, na Krakowskiej też. Też, tak. Na 20 maja. Tak, jest tak, tak, Krakowska. To jest Krakowska, to też będziemy, czyli widzimy się na krakowskiej giełdzie i na najbliższej warszawskiej giełdzie. Się widzimy ze stolikiem. Zapraszamy. Będziemy. Cześć. Pa. Chcieliśmy wam przedstawić jeszcze moją siostrę Sylwię oraz jej chłopaka Michała. Pokrótce powiedzcie, jak wam się podoba opolskie żarty. Podoba nam się bardzo, ale wiosło trochę słabo, nie polecamy. Właśnie zobaczycie na filmie, że troszeczkę mało jest zwierząt i wszystkich gadów również, ale polecamy. W lato. Ale do terrarium, do części terraryjnej możecie przybyć w zimę, w lato. O każdej porze i będzie fajnie. Oprócz getonów na porcie.